Ja nie wiem, jak ludzie vlogi prowadzą, trzymając kamerę w ręku i jeszcze w dodatku chodząc wśród ludzi. To jest takie dziwne. O mój Boże, to światło. Nie, to słoneczne światło to nie dla mnie. Moja rudość i bezduszność nie pozwala mi na obcowanie z czymś tak życiodajnym jak światło słoneczne. To nie jest dla mnie. W razie, ludziska, vlog dla was. Pewnie nie ostry, więc muszę to sprawdzić, goddammit. No nie wiem, na tym podglądzie to nie za bardzo widać, czy to jest ostre, czy nie. W każdym razie, ludziska, vlog. Nie wiem, czy to będę kontynuował, czy nie. Pewnie będzie wiele komentarzy. Bungo! Teraz się cholery! Co ty robisz za vlogi? Sprzedałeś się, ja pierdzielę! Poważnie. Poważnie. Okej. Okay. Więc, ludziska. Jak wygląda sytuacja? Jestem po wielkim, ale to wielkim załamaniu nerwowym. Nawet nie chcecie wiedzieć, co ja przeżywałem przez ostatni miesiąc. Zauważyliście, że nie ma filmów na... Nie było filmów przez jakiś czas na YouTubie. To miało z tym związek. To nie było nic dramatycznego, żeby nie było. To jakiś dramat życiowy, że... Nie wiem, mam myśli samobójcze. Nic takiego. Miałem myśli związane z morderstwem. Chciałem zabić mojego sąsiada, który przez miesiąc remontował mieszkanie. Chyba całe wyremontował, skurczy syn, bo wiercił wiertarką przez miesiąc. Nie żartuję, to jest, nie jest przesada. Weekendy nie wiercił, ale przez miesiąc, dzień w dzień, od 8 rano do 17 gościu wiercił wiertarką. I to jeszcze nie byłoby nic dziwnego. Znaczy, to nie byłoby może tak uciążliwe, gdyby nie to, że ta wiertarka, nie wiem, chyba była udarowa jeszcze. Ona tak, nie wiem, jeszcze uderzała w tą ścianę. No po prostu dramat to był. No i oczywiście z racji tego, że od 8 gościu zaczynał wiercić, kończył gdzieś tak 17-18. Nie za bardzo miałem kiedy nagrać filmów, bo no oczywiście film z wierceniem w tle nie byłby, nie odpowiadałby tym standardom, które jakieś tam mam. Niskie, bo niskie, ale jednak. A dwa, ja zwykle tak idę spać koło 6 rano, 4 w nocy, mniej więcej. Więc sobie wyobraźcie, jak tak po 4 godzinach snu nagle ktoś ci zaczyna wiercić i jednym słowem nici z wyspania się. Więc tak miesiąc mniej więcej spałem po 4 godziny. To też nie najlepiej wpłynęło na moją kondycję. No ale nic, to się skończyło, więc filmy się powinny pojawiać. Jak chcecie więcej takich vlogów, to dajcie znać, bo w ogóle nie wiem, co o tym sądzić, jeżeli mam być szczery. Niby wiedza ogólna jest taka na YouTubie, że jeżeli robisz, czyli chcesz osiągnąć sukces na YouTubie, to rob to samo, co wszyscy inni, a przecież wszyscy vlogują. To nie wiem, może to lubicie rzeczywiście. Ja mam wątpliwości, zobaczymy, co na ten temat powiecie. Powinny filmy wrócić, będzie dla was wiesiek puszczany przeze mnie. O, to jest dziura zagłady. I dziura zagłady ominięta. Więc tak, co ja mówiłem, tak, wieśka wam wysyłać będę w miarę regularnie, mimo że ta seria mi zabija kanał. Ale mówiąc szczerze, jakoś nigdy nie miałem żadnych fetyszy na punkcie ilości wyświetleń i łapę w górę, więc mi to tam trochę lata, jeżeli mam być szczery. Mam nadzieję, że się nie obrażacie, że wysyłam rzeczy, których w większości nie chcecie oglądać. Chociaż w sumie, jak teraz o tym myślę, to może być szkodliwe bardzo. Dużo bardziej niż myślę. Ale też mamy drugą serię, czyli Rimworld. Ona będzie trwała gdzieś tak do 10-12 odcinków mniej więcej. I później wymyślimy coś innego. Więc tak, mam nadzieję, że ten Rimworld wam się spodoba. Tam wiele osób mi daje radę w komentarzach, więc je będę czytał, żebyście nie myśleli. Te słońce mnie zabija. Wiecie co? Dobra, trudno. Będę wyglądał jak palant w tym odcinku, bo to są okulary za 4 złote. Czerwonego koloru, które niewiele dają, ale trudno się mówi. Więc tak, Rimworld wam wysyłam. Który mam nadzieję, że wam się spodoba. Później zobaczymy, co będziemy grali dalej. Na szczęście jest też dużo dobrych wiadomości. Słuchajcie, streamowanie idzie świetnie. W ogóle chcę wam podziękować za to. Moja dziewczyna prawie zginęła. Widzicie ludziska? Widzicie tutaj akcja. Akcja. Wybuchy i sytuacje bliskie sytuacjom śmiertelnym. Więc tak, streamowanie idzie świetnie. Dzięki wam, ludziska. Ja w ogóle tutaj chcę podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w tych streamach, live streamach. Jest to rzecz, która nie dość, że sprawia mi niesamowitą przyjemność. Zresztą myślę, że nic nie da się robić przez 250 dni praktycznie z rzędu, bez przerwy, jeżeli się tego po prostu nie uwielbia. Ale również pozwala, no, robić to jako sposób na życie, więc chcę wam wszystkim podziękować, którzy uczestniczą w tych live'ach. Mam nadzieję, że wam się te live'y podobają. Daję z siebie wszystko każdego wieczora, więc dziękuję wam za to. Upgrade'ujemy sprzęt każdego miesiąca praktycznie do tego streamowania. Mamy green screen ostatnio zakupiony, co jest dosyć dużym upgrade'em. Teraz to wygląda trochę bardziej profesjonalnie. Chociaż niektórzy narzekają, że nie widać pralki w tle i syfu, które w mieszkaniu panuje. To jest też jeden z powodów, dlaczego ten vlog jest na jakiejś polance dziwnej. Syf w mieszkaniu jest niemiłosierny, plus green screen zajmuje teraz tak z 50% mieszkania.
Więc nie wiem, to by dziwnie wyglądało. Więc tak, dziękuję wam strasznie za to, że jesteście na tych live'ach. Jeżeli o nich nie wiedzieliście, to teraz wam powiem. Codziennie o 19 streamujemy. Dzień, 7 dni w tygodniu. Więc zapraszam. Obecnie jest maraton Fallouta New Vegas na modach, który okazał się nie być taki zły, jak myślałem. Holy shit. Więc tak. Zapraszam. Co jeszcze? Strona internetowa. Widz o imieniu Waverix, który jest wielkim człowiekiem, zrobił dla mnie stronę internetową. Adres to jest bungo21.pl i ona ma związek z ogólną działalnością moją internetową i wiadomo, tym co robimy wspólnie, czyli gramy w gry. Zapraszam na nią z całego serca. Ona jest non-profit. Wszystkie dochody idą po prostu na utrzymanie strony, więc nie martwcie się, że ja tutaj próbuję was wyzyskać, żebyście wchodzili na nią i wyłączyli adblocka. Dochody idą nawet nie do mnie, tylko do Waverixa, który po prostu opłaca za to. Mam nadzieję, że będzie mógł opłacić za to serwer i domenę. Na tej stronie będziecie mieli wszystkie rzeczy w przyszłości, ona jest jeszcze robiona, związane z tym, co robię, czyli newsy, to będzie połączone z Facebookiem po prostu. Oczywiście odliczanie do streama, ilość godzin, minut i sekund nawet. No i oczywiście jeszcze możliwość głosowania na gry, bo to jest najlepsza opcja. O mój Boże, to jest koniec świata. W każdym razie, będziecie mogli na tej stronie głosować w gry, jakąkolwiek sobie wymyślicie. Nawet wpisujecie w okienko tam grę, którą chcecie zobaczyć na streamie. Wyszukiwarka, jeżeli jest w bazie danych, ta gra wam to znajdzie i głosujecie, dajcie głos. Ludzie później mogą głosować na tą grę, którą wy sobie wybraliście, albo i na inną. I będę prawdopodobnie albo robił z tych gier później maratony na Twitchu, albo na przykład w niedzielę będziemy w nią grali, w tą, którą wybierzecie, więc tak, to powinno być całkiem spoko. Oprócz tego oczywiście ta strona będzie was powiadamiała o filmach nowych na YouTubie i o postach na Facebooku nowych, więc całkiem zacna rzecz. Więc Waverix, jeżeli to oglądasz, mam nadzieję, że tak, to ci dziękuję z całego serducha. Jesteś wielkim człowiekiem. Kłaniam się sobie, dziękuję ci za coś tak niesamowitego. No nic, słuchajcie, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Dajcie znać, czy chcecie więcej vlogów, niekoniecznie na temat. Właściwie mogę vlogować na jakikolwiek temat. Aczkolwiek jestem człowiekiem, który ma niewiele do powiedzenia. To chyba nie najlepiej o mnie świadczy. Bo mówiąc szczerze, ja stosuję tak zwany psijebizm, czyli mało rzeczy mnie obchodzi, to tak mówiąc prawdę. Mam tu na myśli, no nic mnie nie szokuje i bardzo mało mi rzeczy przeszkadza. Zauważyłem, że vlogi zwykle mają formę rantu, narzekania na coś. A ja nawet nic nie mam, no nie wiem, może na słońce mam narzekać co vlog. Aż do zimy, zima miażdży i wymiata, niech zima już się zacznie. Więc tak, dajcie znać, czy chcecie więcej komentarzy, czy chcecie więcej vlogów. I co byście chcieli usłyszeć w tych vlogach. Jeżeli chcecie, to mi zadajcie jakieś pytania, ja na nie chętnie odpowiem. Jeżeli będą jakieś interesujące. Dzięki wam za oglądanie, jesteście wielcy. No i cóż, do usłyszenia następnym razem, ludziska. Pewnie w jakimś gameplayu. Albo w kolejnym vlogu. Cholera wie. Trzymajcie się.